Za nami międzynarodowa odsłona konkursu historycznego Patria Nostra, skierowana do polskiej młodzieży z całego świata. A więc oto nasi goście. Razem ze mną w studiu witam bardzo serdecznie Augustyn Ozarowski, zdobywca pierwszego miejsca w konkursie historycznym Patria Nostra z Litwy. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami również Mateusz Sosna, zdobywca drugiego miejsca w konkursie Patria Nostra. Ty z kolei przyjechałeś do nas ze... Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie, a więc kierunki zupełnie różne, jak widać. Każdy z was przygotował filmową, historyczną opowieść, która została w konkursie Patria Nostra wyróżniona. Augustyn, zacznijmy od ciebie. Ty zająłeś pierwsze miejsce w konkursie, a twoja filmowa historia dotyczyła napaści Armii Czerwonej na Gdańsk i obrony miasta. Dlaczego akurat zechciałeś podjąć się tego tematu? Gdyż miałem okazję wybrać ten temat. Mieliśmy 8 podanych tematów i to był jedyny temat, który pozwolił mnie odwzorować właśnie to, co chciałem przez wiele lat, a konkretnie działania bojowe już w czasach nowożytnych. Akurat jeżeli chodzi o tematykę, czyli tematykę związaną z działaniami wojennymi, to jest u was, panowie, zbliżona. Mateusz, z kolei twoja praca dotyczyła generała Stanisława Kopańskiego. Tak, to my opisaliśmy w formie filmiku i animacji i nagrywania jego rolę jako dowódca Brygady Strzelców Karpackich, którzy bronili twierdzę Tobruk w Libii. Panowie, w obu tych przypadkach myślę, że na szczególną uwagę zasługują środki stylistyczne, artystyczne, których użyliście. Mateusz, ty w grupie, Augustyn, ty sam. W twoim przypadku animacja. Wydaje mi się, że imponująca jak na twój wiek. No tak, ale animacją już nie pierwszy rok się zajmuję. Natomiast to był pierwszy raz, kiedy stosowałem inny program, ale podstawowe reguły, zasady animacji są wszędzie te same. Już z młodych lat oglądałem animację i chciałem odtworzyć swoje fantazje, jakoś wizualizować w tej formie artystycznej. No i to jest też dowód na to, że konkursy, nawet te historyczne, dzisiaj zupełnie zmieniają swój kształt i sięgamy do zupełnie innych środków niż niegdyś. Nie są to prace artystyczne w takiej formie, że jest to obraz albo po prostu zwykły film, ale tak jak wspomnieliśmy, pojawiają się tam elementy stworzone podczas pracy cyfrowej, po prostu na komputerach. Mateusz, w waszym przypadku to z kolei połączenie, w zasadzie można powiedzieć, gry aktorskiej z animacjami. Skąd u was pomysł też właśnie na taką realizację? Pan Bartosz, który uczy nas historii w polskiej szkole w Dubaju, wpadł na ten pomysł, żeby opisać generała Stanisława Kopańskiego i obronę twierdzy Tobruk w Libii, bo to jest pustynna miejscowość, a przez to, że w Dubaju mieszkamy, mamy dostęp łatwy do pustyni. I pomysł wpadł na to, żeby połączyć i animację, i filmik, który nagraliśmy w pustyni, przyszedł od oglądania wszystkich filmików na YouTubie Patria Nostra. I niektóre były animacją, a niektóre prawdziwe filmiki. To połączyliśmy obojga i no. Mieliśmy film. I uznaliście, że z takiego miksu wyjdzie coś perfekcyjnego, czyli można powiedzieć też, że poprzednie edycje Patria Nostra inspirują tych uczestników, którzy biorą udział w kolejnych. Gdybyśmy my chcieli w Polsce zrobić taki film jak wy, to musielibyśmy pewnie do Słowińskiego Parku Narodowego nad morze gdzieś pojechać. Wy mieliście zdecydowanie łatwiej. Wiadomo, że mówiąc tak zupełnie serio, to Patria Nostra jako konkurs służy temu, żeby utrzymać w jakimś stopniu albo pokazać tę tożsamość narodową wśród Polaków za granicą. Augustyn, jak to dla ciebie ważne jest, będąc na Litwie, żeby być związanym z Polską? No, prawie każdy dzień czuję się powiązany z Polską i polskim narodem, gdyż po pierwsze uczę się w szkole polskiej, większość lekcji odbywa się w języku polskim, a także w moim rejonie, który jest najbardziej zasilony Polakami, wiele tabliczek, napisów są dublowane także w języku polskim. Ale same powiązanie jest dla mnie osobiście ważne, gdyż to jest część mnie, moja tożsamość narodowa. I no, po prostu czasami jest ciężko pojechać do Polski czy coś takiego zrobić, to ja po prostu
uczysz się historii, czy tam... I w ten sposób możesz być blisko ojczyzny. Tak. Mateusz, to jeszcze krótkie pytanie do ciebie. Czy pobyt w Polsce teraz zainspirował cię do dalszej pracy nad kolejnymi pracami historycznymi? Tak, na pewno. Kocham moją ojczyznę i kocham przyjeżdżać do Polski, aby zwiedzać kraj, poznawać jego historię, też przyjeżdżać do babci, do dziadków. I ta wycieczka na pewno mnie zainspirowała, abym z drużyną za rok też spróbował kolejny filmik. A przy okazji podczas tego pobytu mieliście nie lada okazję odwiedzić Pałac Prezydencki i spotkać się z pierwszą damą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Augustyn Ozarowski z Litwy oraz Mateusz Sosna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich byli moimi państwa gośćmi. Dzięki raz jeszcze.